Jesteśmy w punkcie szóstym. Pani Karolito, jesteśmy w punkcie szóstym. Sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi w okresie od grudnia 2022 do listopada 2023. Proszę wiceprzewodniczącą komisji o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję panie przewodniczący. Sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi w okresie od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku. Komisja Finansowo-Budżetowa została powołana przez Radę Miejską Rumi na mocy uchwały nr 1/6/2018 w dniu 21 listopada 2018 roku, który ustalony został również przedmiotowy zakres komisji. Komisja działała w okresie sprawozdawczym w następującym składzie. Pani Magdalena Mrowicka, przewodnicząca komisji. Pani Karolina Rydzewska, zastępca przewodniczący. Pani Liliana Baryła-Palczewska, członek. Pani Beata Ławrokajpis, członek. Pan Bogdan Formera, członek. Pan Henry Greenholz, członek. Pan Mateusz Socha, członek. Pani Hanna Kawa, członek. Pan Krzysztof Woźniak, członek. Komisja odbywała systematycznie swoje posiedzenia zgodnie z zaplanowanym terminem oraz według zgłoszonych potrzeb. W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 12 posiedzeń komisji, w tym 4 w trybie zdalnym oraz 8 w trybie stacjonarnym. W posiedzeniach komisji uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza miasta Rumi, pan Ariel Sinicki, skarbnik miasta Rumi, pani Celina Pałasz oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Rumi. Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał dekretowanych im przez przewodniczącego Rady oraz sprawami wynikającymi z zakresu zadań i kompetencji komisji. Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące m.in. uchwalenia budżetu na rok budżetowy oraz jego zmian, przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za rok poprzedni, określenia stawek podatku od nieruchomości i udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwajkarowskiemu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na rok 2024 oraz realizację budżetu miasta za rok 2022. Na zakończenie dziękuję wszystkim członkom komisji za ich zaangażowanie w pracę komisji i merytoryczną dyskusję na posiedzeniach. Skarbnikowi miasta za udział i wyczerpujące wyjaśnienia, burmistrzowi miasta i zastępcy burmistrza miasta oraz pracownikom Biura Rady za ich nieocenioną pomoc. Dziękuję bardzo. Podpisała zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej pani Karolina Rydzewska. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do sprawozdania złożonego przez Komisję Finansowo-Budżetową? Nie widzę. Proszę o umożliwienie radnym głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji. Zamykam głosowanie. Zamykam głosowanie. Za 15 razy przeciw 0, wstrzymujących 0, brakło 4, nieobecnych 2. Sprawozdanie komisji zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej powiatowi kwajkarowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1472G ulicy Dębogórskiej w Rumi na odcinku od ronda imienia Jana Pawła II do ronda imienia Macieja Płażyńskiego oraz na przebudowę ronda imienia Jana Pawła II. Druk nr 816. Projekt uchwały przekłada burmistrz miasta Rumi. Prosimy panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowne panie radne i panowie radni.
tytułem wstępu w kolejnych 6 punktach posiedzenia sesji postaram się przedstawić uchwały tak zwane okołobudżetowe związane z wydatkami w rozdziale 6.0.14, są to drogi powiatowe. Z wydatkami podjętymi już uchwałą budżetową na 2024 rok. Są to uchwały o pomocach finansowych i rzeczowych z powiatu i w związku z zarządem gminy nad drogami powiatowymi musimy procedować takie uchwały. Mam nadzieję, że przyjęcie tych uchwał będzie już tylko formalnością. Więc na druku 816 przedstawiam w imieniu pana burmistrza uchwałę o pomocy finansowej na przebudowę drogi ulicy Bogórskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Macieja Koniewskiego oraz przebudowę ronda Jana Pawła II. Udziela się tej pomocy finansowej w wysokości 2 miliona złotych. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 816 opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Proszę wiceprzewodniczącą komisji Karolinę Rydzewską o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały na druku 816 Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 816. Zamykam głosowanie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 3, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej powiatowi Wejherowskiemu na modernizację dróg powiatowych w Rumi numer 1490G ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego i numer 1403G ulicy Kamiennej, dróg numer 817. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Proszę panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy pomocy finansowej w wysokości 400 tysięcy złotych. Jest to 50% kosztów inwestycji, którą planujemy zrealizować wspólnie z powiatem. Szczególnie ma to dotyczyć sygnalizacji świetlnej na ulicy Żołnierzy Dywizji Wojska Polskiego oraz sygnalizacji ostrzegawczych, tak zwanego czerwonego za karę na ulicy Kamiennej. W wysokości ulicy Żwirowej i ulicy Zdrojowej planujemy takie sygnalizacje. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 817 opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Proszę wiceprzewodniczącą komisji Karolinę Rydzewską o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały na druku 817 Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 817. Zamykam głosowanie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 3, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej powiatowi wejherowskiemu w postaci dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej numer 1469G ulicy Dąbrowskiego z ulicą Piłsudskiego w Rumi. Druk numer 818. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Proszę panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Kolejna uchwała dotyczy pomocy rzeczowej. Różni się to tym od finansowej, że będziemy tą dokumentację wykonywać tutaj w gminie. Przeznaczamy na cel, ten cel 100 tysięcy złotych. I to będzie dokumentacja przebudowy skrzyżowania w postaci ronda, tak? Dąbrowskiego i ulicy Piłsudskiego. Dziękuję. Dziękuję. Projekt na druku numer 818 opiniowała Komisja Polityki Gospodarczej Przestrzennej. Proszę pana przewodniczącego Marcina Kaczmarek o przedstawienie opinii komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 818.
Zamykam głosowanie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosów 3, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej powiatowi wejherowskiemu w postaci dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej numer 1403 ulicy Sabata z ulicą Kamienną w Rumie. Druk numer 819, projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Proszę panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, jest to bardzo podobna uchwała jak poprzednia. Dotyczy tylko przebudowy innego skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi. Będziemy planować budowę randa na ulicy Sabata, na skrzyżowaniu z ulicą Kamienną Młyńską i przeznaczamy w tym roku na ten cel 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały na druk 819 opiniowała Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. Proszę pana przewodniczącego Marcina Kaczmarek o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, ten druk również został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 819. Michał. Już rozumiem, że wszystko już jest zamykam zbudowane. Głosowanie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosów 3, nieobecnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej powiatowi wejherowskiemu w postaci modernizacji drogi powiatowej numer 1490G ulicy Dąbrowskiego w Rumi. Druk numer 820, projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Prosimy panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, na modernizację, czyli wymianę nawierzchni takiego już brzydkiego chodnika przy drodze powiatowej ulicy Dąbrowskiego chcemy przekazać pomoc rzeczową, czyli wykonać tej naprawy o wartości 150 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 820 opiniowała Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. Proszę pana przewodniczącego Marcina Kaczmarek o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Ja się zgłosiłem, panie przewodniczący. Chciałem tylko powiedzieć pani radnej Annie Okrój. Jest czy nie jest? Ponieważ zgłaszała potrzebę pewnej poprawy krawężnika przy przejściu właśnie przez Dąbrowskiego na wysokości netto, że zostało to wykonane. Dziękuję bardzo. Myślę, że netto to wyremontuje. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 820. Panna. Nie może być nieobecnych dwóch, jak jest trzech. Coś tu jest nie tam. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 3, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy rzeczowej samorządowi powiatu wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk numer 821, projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Proszę panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, od 2003 roku zajmujemy się zarządem tutaj w gminie, zarządem nad drogami powiatowymi w oparciu o porozumienie. Wykonujemy remontów nawierzchni asfaltowych, remontu chodników, remontu kanalizacji, remontu oznakowania poziomego, konserwacji, sygnalizacji.
Remontujemy pusty uliczne, włazy kanalizacyjne, naprawiamy zniszczone znaki drogowe, również utrzymujemy, oczyszczamy miasto w czasie zimy i w czasie letniego sezonu. I otrzymujemy na ten cel dotację z powiatu. W tym roku wyniesie ona w 2024 737 tysięcy. Jednak policzyliśmy sobie, że szacowane potrzeby są wyższe o 500 tysięcy. I w związku z tym wydatek w wysokości 500 tysięcy będzie stanowił pomoc rzeczową dla samorządu powiatu wejherowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały na druku 821 opiniowała Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. Proszę pana przewodniczącego Marcina Kaczmarek o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, druk 821 komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 821. Czyli dostaniemy 737 plus 500. Tak? Zamykam głosowanie. To jest 1 237 000. Za głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 3, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk numer 837. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Proszę panią naczelnik Katarzynę Głodkowską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, na druku 837 została państwu przedłożona uchwała wraz z załącznikami, która wskazuje wydatki budżetowe, które nie wygasną z upływem roku budżetowego. Dotyczy to takich zadań i takich umów, które zostały już zawarte, ale z przyczyn niezależnych od gminy, a także wykonawców, nie mogą zostać zrealizowane do końca grudnia. Taki wykaz się tworzy. Wydatek, który zostanie poniesiony przez 6 kolejnych miesięcy do 30 czerwca 2024 roku, będzie jeszcze wydatkiem z budżetu 2023 i taki wykaz został państwu przedłożony. Nie będę tutaj czytała kolejnych zadań. Najczęściej jest to spowodowane niezależnymi wydłużeniem się decyzji organów zewnętrznych, na przykład Wód Polskich, konserwatora, energii, lub jeżeli to są już prace budowlane, no w tym roku mamy taką sytuację, że bardzo szybko nas tutaj taka mroźna zima zaskoczyła i też kilka zadań tego powodu będzie wykonane zaraz w pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku. Dziękuję. W drugiej połowie. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 837 opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Proszę panią zastępcę komisji Karolinę Wiedzecką o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 837 Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 837. Zamykam. Karolina. Zamykam głosowanie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 3, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i Domu na lata 2024-2028. Druk numer 834. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Prosimy panią dyrektor MOPS-u Gabrielę Konarzewską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, na druku numer 834 burmistrz miasta Rumi przedkłada projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem pośród szkole i w domu na lata 2024-2028. To jest kolejne rozdanie tego programu Posiłek w Szkole i w Domu i od 1 stycznia 2024 Rada Ministrów podwyższyła do wysokości 200% kryterium dochodowe, które dotychczas wynosiło 150%. I jest to 200% kryterium dla osoby samotnie gospodarującej, czyli dwukrotność kwoty 776 oraz 200% na osobę w rodzinie, to jest 200% od kwoty 600 zł, więc 1200 zł na osobę w rodzinie. Burmistrz przedkłada projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały na druku 834 opiniowała Komisja Polityki Społecznej. Proszę Panią Przewodniczącą Anię Augustyn o przedstawienie opinii. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w druku nr 834. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 834. Zamykam głosowanie. Za 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosów 2, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Druk numer 835. Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumy. Prosimy Panią Dyrektor Gabrielę Konarzewską o przedstawienie projektu uchwały. Burmistrz Miasta Rumy na druku numer 835 przedkłada projekt uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w nowym programie rządowym od, na lata 2024-2028. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla rodzin i osób, które korzystają z tego wsparcia w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 835 opiniowała Komisja Polityki Społecznej. Proszę Panią Przewodniczącą Annę Okuję o przedstawienie opinii Komisji. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 835. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Michał Krzyża, udzielam głosu. Dziękuję za udzielenie głosu, Panie Przewodniczący. Nie mam tutaj do Pani Piotrysi jeszcze jedno takie pytanie. Panie Dyrektor, nie wiem, czy to jest akurat odpowiednie pytanie, ale tutaj pochodzą do mnie głosy, nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie. Może są zupełnie nieprawdziwe, że oprócz tego świadczenia w ramach posiłku albo w ramach postaci rzeczowej wypłaca się jakiś ekwiwalent. Czy to jest, jeżeli ktoś sobie zgłosi się i chce ten ekwiwalent, czy nie? Na komisji o tym żeśmy mówili, ale to takie dziwne głosy nie dochodziły. Szanowne Panie, jeżeli chodzi o ekwiwalent, jest to zwykły zasiłek celowy na dożywianie. I jest on w ramach tego programu Posiłek w Szkole i w Domu, bo są tu trzy formy wsparcia. W ramach tego programu można otrzymać posiłki, dofinansowanie do posiłków w szkole, w przedszkolu, można dostać produkty żywnościowe, można mieć zakupione, wykupione talony do realizacji obiadu i można otrzymać również zasiłek celowy w zakresie tego programu na zakup żywności. I to pewnie jest jako ten ekwiwalent, tak rozumiane. Bo
no tak rozumiane kiwamy, tylko tutaj dochodzą do takie głosy od ludzi z zewnątrz miasta, że czy wy jakieś macie kryteria do tego, bo nie wszyscy uważam, tak powiem, potrzebują dostać te pieniążki do ręki, raczej nie powinni czasami. Ja nie mówię o różnych osobach takich, które nie powinny, które mogą dostać do ręki, kupić sobie same. Czy wy to w jakiś sposób weryfikujecie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że na przykład pan, wiadomo, pod jakim wpływem dostał do pieniążki? Pod wpływem alkoholu. Staramy się, żeby pod wpływem nie otrzymywać środków finansowych. Po to mamy zawarte również umowę na żywienie, gdzie zamiast środków finansowych otrzymuje jeden ciepły posiłek taka osoba. Tutaj wyżywienie jest zadaniem obowiązkowym gminy, sprawienie ciepłego posiłku. Natomiast głosy się pojawiają, zwłaszcza w okolicach świąt, kiedy zaczyna się rozmawiać o tej szeroko rozumianej pomocy. Niektórzy uważają, że inne osoby marnotrawią, źle wykorzystują. Zdarzają się przypadki, że nawet odbierając produkty żywnościowe, ktoś jest nieuczciwy i pójdzie sprzedać na rynek i będzie miał pieniądze na swój alkohol. Natomiast my własnymi siłami nie jesteśmy w 100%, nie ma takiej możliwości, żeby wyeliminować te zdarzenia, ale staramy się weryfikować, jeżeli mamy konkretne zgłoszenie, że taka osoba otrzymała, a była pod wpływem, no to wyciągamy konsekwencje w dalszej pomocy. Bardzo dziękuję za zrozumienie. Dziękuję. Udzielam głosu Liliana Barwa-Karczewska. Dziękuję. Ja powiedziałem z obecności pani dyrektor, chciałabym dopytać, tak? Bo na komisji oczywiście też poruszaliśmy ten temat i też na finansowej. Tutaj samo sformułowanie pytania pana radnego już właśnie chciałem sprostować, bo użył słownika i, że zostaje ktoś ekwiwalent i kuponem, czy może to przypadek, co się wymieni, ale ja bym chciała właśnie, żeby to pani dyrektor nam wyjaśniła, bo radni mieli wątpliwości, czy to jest faktycznie, po pierwsze, czy jest możliwość, żeby MOPS odmówił wypłaty w formie ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli taka osoba ma prawo do skorzystania z tej pomocy. I drugie pytanie, żeby to wybrzmiało, że rozumiem, że dana osoba, która jest objęta tą pomocą i ma uprawnienia, ma prawo wskazać formę, z której preferuje skorzystać z tych czterech, jedną z tych czterech, tak? Czyli albo jest to w formie pieniędzy, albo w formie posiłku, albo dostaje to, rozumiem, szkoła, tak? Czyli ten, albo jest to kupon żywnościowy na ciepły posiłek. Czyli jedna z tych, tak? Bo naprawdę już są różne wersje krążące. Nic się nie zmieniło. Chcielibyśmy to jakby uściślić, ale najważniejsza jest informacja. Czy my jako Rada Miasta, dalej za tym MOPS, mają prawo w ogóle zgodnie z prawem samodzielnie zakazać po prostu wydawania formy pieniężnej? Mają. To nie narzuca nam jakaś odgórna ustawa, że jednak takie uprawnienie musi być. Dziękuję. Nic nam nie narzuca. Ośrodek Pomocy Społecznej po analizie dokumentów, po analizie sytuacji, diagnozie może odmówić pomocy, ale jest to obwarowane przepisami prawnymi. Odmówić możemy wówczas, kiedy nie dojdzie do pogorszenia sytuacji osób pozostających na utrzymaniu tej osoby. Odmówić możemy wówczas, kiedy ktoś marnotrawi te środki albo przeznaczenie niezgodnie z przeznaczeniem. Odmówić możemy wówczas, kiedy nie współpracuje w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji, nic nie robi, pozostaje bierny. Odmówić możemy wówczas, kiedy zachodzi bardzo duża dysproporcja pomiędzy majątkiem, który posiada, a deklarowanymi dochodami. Odmówić możemy wówczas, kiedy nie podejmuje celowo zatrudnienia bez wyjaśnianej przyczyny, kiedy nie chce podjąć aktywizacji społecznej i zawodowej, a ma ku temu przesłanki i jest do tego zdolny, więc tych możliwości odmów jest sporo, tak? Ważne jest, żeby nie pogorszyć osób na utrzymaniu. Bo jeżeli na przykład o taki posiłek w szkole przychodzi mama, która nadużywa alkoholu, to ja nie odmówię posiłku w szkole dzieciom, bo pogorszyłaby ich sytuację, czyli tych osób pozostających na utrzymaniu. Jeżeli osoba nadużywa alkoholu, ale realizuje pewne cele, które ma wyznaczone, my w pierwszej kolejności ograniczamy pomoc finansową,
a dopiero wówczas, jeżeli wiemy, że je marnotrawi, to ją całkowicie uchylamy. W skrajnych przypadkach już uzależnienia i chorób, my możemy tą formę zamienić na formę posiłku, jednego gorącego posiłku, który jest realizowany przez wybraną firmę. Dzieci w szkole otrzymują posiłki, jednocześnie rodzic może otrzymywać środki finansowe na kolację, na śniadanie, tak, bo posiłek w szkole to jest tylko jeden posiłek, więc tu jest opłacanie posiłku, a z drugiej strony taka rodzina, jeżeli ma taką potrzebę, może otrzymać środki finansowe na resztę dożywiania w ciągu dnia, tak, albo na weekendy, na soboty, na niedzielę. I to jest wszystko uregulowane tym programem i ustawą o pomocy społecznej. Staramy się weryfikować osoby, które marnotrawią te środki, natomiast nie jest nam pomocne to, że ludzie tak mówią, tylko pomocne jest nam wskazanie, że pan Kowalski przyszedł pod takim wpływem albo odbierał w taki sposób środki. My wówczas możemy to zweryfikować z imienia i z nazwiska i wtedy reakcja jest szybka. Natomiast jeżeli to są głosy, które się pojawiają, że ktoś, coś i tak dalej, no to ja nie mam podstaw, żeby takie rzeczy weryfikować, nie? Dziękuję. Dokładnie drugiego głosu, ale to kontynuację, tak? Dziękuję bardzo za obszerne właśnie wyjaśnienie. Jeszcze tylko chcielibyśmy sprecyzować. Absolutnie rozumiemy oczywiście też i na komisji to też brzmiało, że moc nie ma jakby taki też nie może z domysłów i tylko plotek z miasta weryfikować i komuś odmawiać pomocy. I żeby to było, jak to powiedziane, my nie rozważamy tutaj odmówienia pomocy lub udzielenia, tylko formy. Czyli żeby mieć pewność, że na przykład jeżeli MOPS miałby takie swoje nie wiem, narzędzia właśnie, czy mógłby przekierować jednak na pomoc rzeczową, a nie finansową, ze względu na to, że chodzi konkretnie o sytuację, ja nie wnikam w uzależnienie i o złe wydatki, że ktoś komuś zarzuci, że będą na alkohol. Nie, ktoś mógł wydać to na buty. To chodzi o to, że nadal nie macie tej zupy, tak? I właśnie to jest ten problem. Na buty jest inna pomoc. Bo z ciepłej zupy mogą korzystać również osoby, które nie są same w stanie sobie ugotować. Czyli seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, osoby, które mają brak gazu i tak dalej, nie tylko osoby z uzależnieniami. Natomiast miesiąc wsparcia w postaci jednego ciepłego, zakupionego posiłku kosztuje gminę 400 zł. A my na miesiąc dla osoby, która dostaje celówkę, czyli finanse, dajemy 100 zł. Koszt posiłku, mimo że dostajemy mniej środków, koszt posiłku wzrósł i teraz liczba osób objętych posiłkiem zmalała, bo za tą samą kwotę, jeżeli posiłek ma wyższą cenę i jego koszt przygotowania, ja mogę objąć mniej osób, po prostu. I to jest ten spadek liczby osób korzystających z ciepłego posiłku, a nie jakieś inne uwarunkowania. Mogę sprecyzować, tak, bo pytanie jest takie, czy wysokość tej kwoty, o której rozmawiamy, jest w kompetencjach ustalenia budżetu Rady Gminy, czy są to stawki narzucone? Nie, jest to gmina daje 40% z budżetu i 60% dokłada nam program rządowy. Im więcej gmina da na te 40%, tym więcej dofinansowania z programu rządowego uzyskamy. Wszystko zależy na to, na ile gminę stać na wkład własny. W danym roku są takie były kwoty, mniejsze, one systematycznie spadają, bo wiemy, jaki mieliśmy trudny czas, więc też jakby mimo podwyższenia dla ludzi możliwości kryterium, czyli więcej osób może się zgłosić, mniej dostajemy pieniędzy, drożej nas kosztuje posiłek i to się tak wszystko po prostu układa w taką politykę. Czyli podobnie jest to finansowane przy finansowaniu zewnętrznym, czyli im większy nasz wkład własny będzie, tym więcej będzie. Tak. Czy my możemy w związku z tym prosić panie łącznie z wydziałem o przygotowanie po prostu takiej kalkulacji,
o jakiej kwocie, na Komisję Finansową, o jakiej kwocie mówimy na rok 2024, żeby na przykład poziom był bez tego ograniczenia, które, znaczy, mam nadzieję, że Pani Dyrektor zrozumie, bo pewnie już to nie raz liczyła, tak? Ile musielibyśmy jako gmina zwiększyć, żeby można objąć tą opieką nadal taką samą ilość potrzebujących. Dziękuję. Przepraszam, że tak kilkukrotnie, ale chciałam, żebyśmy to wszyscy tutaj zrozumieli, bo ten temat wraca. Ta cena usług bardzo mocno się podwyższyła. I